Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejne gołębie, które będziemy mieli od Tomka Rumińskiego, są to gołębie tak jakby nadprogramowe, gdyż ostatnio Tomek już dokonał jednej selekcji pod kątem lotniki. To były, co mieliśmy, takie co inne troszeczkę gołębie, które nadmiar, ale dzisiaj się okazało jeszcze, że część młodych, które gołębie, które młode miał przygotowane... To ogólnie okazało się, że jest dużo więcej samców. No właśnie. I tutaj już przygotowałem, tu powybierałem też jakieś fajne lotniki. Powiedzmy gołębie, myślę, super do rozpłodu. A mamy tych 9 sztuk, tylko z czego są chyba tylko 3 starsze, czy 2? No zaraz powiem. Co pokaż, jeden chyba z 15 roku jest. Na pewno może zacznę od tego samca. To jest gołąb właśnie po tej mojej głównej parze, 733-304. To jest ta para Rolanda Fitznera? Fabera. Fabera, przepraszam, najmocniej przepraszam. To jest taki no, super samczyk. O, na targach w Sosnowcu widzieliśmy stoisko. Planowany tutaj, ułożony, super, skrzydło fajne, całkowicie spierzony. To jest ten rodowód, co tu masz? Tak, rodowód. Rodowód, zobaczmy. I co do niego mamy certyfikat właśnie DNA. Czyli to jest taki jedyny z tej pary, co miał zostać dla mnie. Szczerze mówiąc, nikomu nawet nie mówiłem o nich, że jest taki gołąb. To jest brat złotej medalisty. Brat złotej medalisty. Właśnie, tak? No i tam pierwszego, drugiego lotnika w Polsce z innych kategorii. Taki właśnie. I on ma numer 4986, to jest młody z 2017 roku. Tak, tylko już taki, no, szczepca, całkowicie spierzony. Tak. Czyli on może od razu iść sobie w parę. Tak, on w każdej chwili. I tu mamy jeszcze gołębie. Młode, to jest kolejny młody, jak go masz? 4628. To jest po bracie Olimpijki. To jest takie parę. Ja dobrze widzę, to jest pierwsza z okręgów kategorii F. Tak, i on reprezentował tego. I on reprezentował okręg teraz na wystawie ogólnopolskiej. Czyli to jest taka perełka, można powiedzieć. No, on które miejsce zajął na wystawie? Znaczy, na wystawie był gdzieś tam dalej, nie był klasyfikowany w tej czołówce. No ale myślę, że super gołąb. Nie? I z tej pary tu właśnie dużo gołębi leci. Już tu 12 chyba konkursów miał w pierwszej trójce. Nie? 46-28, tak? I on też ma trzeci konkurs na 5700, trzeci na 5200. 18 na 4000 i 309 na 4300. Bo 4 razy umie w pierwszej grupie. Jeśli by się w pierwszej wbiło, mógłby mieć 3 razy pierwszy konkurs. To jest samczyk też. To jest też młody. Tak, to może teraz pokażę. Pokażmy, bo mamy te dwa stary. Jedna jest samiczka, no to była gębika. No paruje mi się strasznie, kurde, i w sezonie, i teraz już nawet jajka zniosła. I ta ma jaki numer? 9741. To jest ta trzecia właśnie. To jest tutaj. Ona jest po bracie tej złotej medalistki. Razy córka Olimpijki 71-50. Tu mamy tą parę 733 razy 304. Także widzimy, a tu jest ta Olimpijka 71-50. Ta samiczka, ona jest teraz jako roczna, była trzecią lotniczką okręgu. Zresztą ma 10 konkursów i ma takie czołowe, to akurat trochę się nie zmieściło już, ale ona ma 5, 12 konkurs, 30 chyba 4 z maratonu, bo się parowała, poszła też na maraton. I też czołowo usiadła, nie? Więc to myślę jest super gołąb. No nie chciałem do siebie do rozpodu już brać, mówię, to jedną samiczkę wystawimy. Tak mówię, mamy na 9 gołębi 8 samców. Tylko to jedna jest samiczka, nie? Jeśli tak. To są wszystkie niebieskie, jeden szpak i jeden taki bardzo taki styl czerwony. Tutaj może pokażę samczyka, 46-44. I on jest z 2017 roku. I on jest po siostrze samiczki, która teraz zajęła 4 miejsce na wystawie ogólnopolskiej w A kategorii. To jest po jej siostrze. Ty miałeś jeszcze po wystawie, bo miałeś 4 miejsce, które jeszcze? No w kategorii, a właśnie, 4, 5 i 6. To można powiedzieć podium, drugie podium. No, drugie podium, zaraz za podium. Nie? Tak. I z drugiej strony ojciec to jest też brat lotniczki 823 z gołębi od Waldka Piszczały, co też super lecą. Nie? I ten gołąb był lotowany jako młody, też ma 4 konkursy na 4 wkładania i 21, 35, no tak też czoło siadał. Nie? To jest skrzydło bardzo fajne. To. To. Tego czerwonego może pokażmy. Bo to jest on taki ma troszeczkę pierzący się widać jeszcze jest. No to jest później go, tak, są dwa takie fajniejsze, liczyłem, że będą samiczki, a to i tak samczyki. Nie? On ma jedno pióro spierzone. Mhm. Ale tak jak tutaj można. No zobaczymy. Pokazać, no. Upierzenie nie jest najlepsze. Nie, ale będzie silny, duży, fajny samczyk. Tylko mówię, późny jest. I po czym to jest? To jest po bracie takiej 999 mojej lotniczki i po czerwonej samice. I to jest brat samiczki, która zajęła 6 miejsce na wspólnym gołębiku na finale. Czyli też czołowo usiadła. I z tej pary już fajnie dużo gołąbków leci. I on jest na innej obrące właśnie. On ma 0,210 początek. 16,338. Tak, to jeszcze jakoś... Szpaka tego może. To pokażę tego, pardon, tego pstrego. No to już teraz tego późniaka drugiego pokażę. Też na ciebie myślałem, że samiczka, ale tak na 90% jest samczyk. Nie? I to jest po całej parze właśnie od Rolanda.
jest po 734 samicce, to ona siostra związa tego 733 mojego i 732. I to jest pełny brat samiczki, która teraz była piąta na wystawie. W kategorii. Same czołowe rodzeństwo. No, i ona, ta jego siostra w tym roku jest piąta, w A kategorii, a w tamtym roku była siódma w G, w rocznych. Nie? Czyli też poleciała dalej, fajnie. Teraz może, no już ten poszedł, to niech jest ten. 95-88. Też fajny gąs, spierzony całkowicie, tu umieśniony. Nie, on był taki wycofany tam do rozpłodu. On by się rozbił, bo to są właśnie te stare, to są albo rozbite, albo coś jaszczą, tam drasną i dlatego tak jeszcze tam ja wybierałem, powiedzmy, te samczyki. I to jest syn tej samicy, to jest szósta teraz na wystawie. Czyli z tej czołowej, tej czwarte, piąte, szóste, no. Tutaj mamy też ich rodzeństwo. I ta samiczka, co jest szósta na wystawie, to jest córka tej złotej medalistki z Rumunii. Mhm. Czyli to jest wnuk tej złotej medalistki, a syn tej szóstej letniczki w A kategorii. Taki. Jest super ułożony samczyk, zbudowany tutaj właśnie, fajnie ułożony i taki waleczny bardzo, ściągnięty, nie? Te skrzydło. To jest 96-28, nie, 47-28. I on jest po 25-31 po takim lotniku. Ten lotnik jest z tej Lipowieckiego, z tej Gołębice mam. No, 47-28 szukamy. Dobra. No on tutaj, no on zdobył około tam 50 konkursów, z czego 7 konkursów w pierwszej dziesiątce. Ojciec jego, tak. I to taki uniwersalny gołąb, tam 150 km i 700 czołowo. A matka to jest już jest półsiostra tej samiczki, co jest teraz piąta w tym roku, w tamtym roku siódma w G. I widzę, ona też jest tam z niektórych gołębi, Rafał Maczyński. Tak, tak, po tej 734. I, to, i ta matka była też lotniczka, nawet 22 kategorii. To jest taki no, super umieśniony tu gołąb. Wyszedł taki pstry po białolotku samczyku, nie? Tak wyrzuciło. Czy tego gołębia z 2015 roku omawialiśmy już? Jeszcze nie, ostatni. 857, on ma numer. 857, on też na wiosnę był trochę właśnie uszkodzony. Latał. No latał, to był lotnik, ale został no, przez jastrzębia trochę tam poturbowany na wiosnę. I on w tamtym roku jako roczny, znaczy no w 16. To jest tu chyba. Tutaj tak. Bo w 16 roku był no, trzecim lotnikiem rocznym oddziału, czwartym lotnikiem okręgu. Miał 9 konkursów, z czego no czwarty, 12, 30, 32, 36 i z maratonu siadał już czołowy z krótkich lotów. Nie? I to jest po tej głównej parze od Lipowieckiego, tej jednej co mam. Też myślę, fajnie z tych gołków lecą one i właśnie krótkie loty i długie. Nie? Już jako roczniaki z maratonów usiadł czołowo, bo tu był z maratonu właśnie czwarty na oddziale. A teraz trochę już gorzej, ten sezon leciał, też tam zrobił chyba 7 konkursów. Ale to myślę, że przez ten uraz, nie? Na wiosnę. Ale ktoś, kto go nabędzie na pewnością, będzie zadowolony, do rozporu się go nadaje. No, także widzimy, to jest ostatnie 9 gołębi, które Tomek już selekcji żadnej chyba robić nie będzie. Teraz możemy nie, no bo teraz już sobie układałem pary. No i tak jak poukładałem, to z tych później się zrobili samczyki, z czegoś też tam i zostało na wyspę. Tak jak widzimy. Także dziękujemy bardzo, a zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Do zobaczenia. Dobry lot.